Jakiś czas temu wpadłam do przedszkola, aby zapytać młodych ludzi o to, kim tak naprawdę jest dziecko. I na dobrą sprawę nie skończyłam zadawać pytania, a 6-letnia Julka wypaliła. Proszę pani, dziecko rodzi się dzięki uprzejmości taty. Pomyślałam, no trudno nie przyznać temu racji. I w tym momencie usłyszałam odpowiedź numer 2. Dziecko to ekspert od zabawy. Tak więc, proszę Państwa, przyszło nam występować przed ekspertami od zabawy, a doskonale radzi sobie z tym znakomita pipi pończoszanka Dominika Kluźniak. Tutaj mamy te pipi. Radzi sobie Calineczka, charyzmatyczny lider zespołu muzycy z miasteczka Pipi Sambor Dudziński. Także tenor o anielskim głosie, a zarazem pan dzień dziecka Tomek Kumięga. Nasza śpiewarka, zdolna, bardzo zdolna Ewelina Siedlecka. Na scenie od czasu do czasu pojawiam się także ja, a także fragmenty trójkowej audycji Dzieci wiedzą lepiej. To wszystko składa się na spektakl koncertowy, jeśli można tak powiedzieć, który miał swoją premierę w studiu imienia Lutosławskiego w Polskim Radiu. Mówiąc w skrócie, pan dzień dziecka szuka najmniejszej dziewczynki świata, czyli Calineczki. Pomaga 8-letni Frycek Chopin. Pomaga bardzo roztargniony Amadeuszek Mozart, nepalska księżniczka Kumari, a także maleńki chłopiec z kambodżańskiej wioski, który ma na imię Trat. Jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby wziąć udział w naszej egzotycznej i niezwykle inspirującej podróży, no to wystarczy tylko włączyć tę oto płytę. Pan, dzień dziecka i Calineczka, Kasia i Pipi na tropie. Zapraszam serdecznie i życzę wspaniałej podróży, szerokiej drogi po prostu. Katarzyna Stoparczyk.